Brat Michał Kiełbasa, kapucyn, dzisiaj otrzymałeś święcenia prezbiteratu. Jak wyglądało, czym był dla Ciebie ten czas przygotowań w seminarium? Był to czas bardzo bogaty, czas na pewno łaski, którą Pan Bóg mi dał, ta możliwość bycia tutaj ze wspólnotą braci, razem wzrastania, poznawania siebie, swoich słabości też, tego co Pan Bóg w nas działał, ale też takiego spotkania z Panem Jezusem, poznawania Jego, także na wykładach, które tutaj mieliśmy, będąc braćmi, dzieląc się, rozważając Słowo Boże, tutaj przeżywając każdy dzień tym rytmem klasztornym, który tutaj nam dany w Krakowie. Także był to czas dla mnie bardzo na pewno owocny, za który Panu Bogu chcę podziękować. Też tym osobom, które postawił na mojej drodze tutaj, moim przełożonym, wychowawcom, którzy też mi w tym wszystkim pomagali, w tym temu, że doszedłem do tego momentu dzisiejszego dnia święceń kapłańskich. Twoje życie już na wieczność się zmieniło, zostałeś kapłanem. Jak się dzisiaj czujesz w tym dniu święceń? Dzisiaj już to napięcie po uroczystości zeszło, prawda, takiego stresu, też świadomości wagi chwili. No i teraz czuję ogromną radość z tego, że faktycznie przez ten sakrament upodobniłem się do Chrystusa, Chrystusa głowy, Chrystusa pasterza. Jest ta radość, ale też świadomość odpowiedzialności, jaka płynie też z tego sakramentu. Też takiej ufności, że Pan Bóg mi pomoże swoją łaską, swoją obecnością być dobrym kapłanem według Jego serca. Dzięki.